Od 1 września 2017 roku 6-letnie szkoły podstawowe stają się 8-letnią szkołą podstawową. Wszyscy nauczyciele i uczniowie i pracownicy dotychczasowej 6-letniej stają się uczniami, nauczycielami, pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej. Od 1 września 8-letnia szkoła podstawowa, w 8-letniej szkole podstawowej rozpoczną naukę dzieci w klasach siódmych, czyli absolwenci klas szóstych. Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2017-18 nie będzie już rekrutacji do klas pierwszych gimnazjalnych. Natomiast od 1 września nie będzie również klas pierwszych, a w latach następnych kolejnych klas. Tak długo, aż w roku 2019 ostatnia klasa trzecia opuści budynek gimnazjalny. W Ostrowie wszystkie budynki i szkoły gimnazjalne będą przekształcone w szkołę podstawową. I tak, gimnazjum numer 1 przy ulicy Wrocławskiej będzie szkołą podstawową numer 2. Pamiętacie Państwo, kiedyś tam właśnie była szkoła podstawowa numer 2 imieniem Ewarysta Estkowskiego. I chcielibyśmy w naszych planach również wrócić do Ewarysta Estkowskiego. Mimo, że dzisiaj ta szkoła nazywa się Polskich Noblistów, wszyscy mówią, że idą do Estkowskiego albo spotykamy się koło Estkowskiego. To jest bardzo zwyczajowo się ta nazwa oczywiście przyjęła i jakby funkcjonuje w naszym obiegu, mimo już od kilku lat innej. Gimnazjum numer 4 zostanie przekształcone w szkołę podstawową numer 14. To jest ulica Krotoszyńska. Tam kilka lat temu, przed powstaniem gimnazjum, była szkoła podstawowa numer 14 i wracamy do tej numeracji. Gimnazjum numer 3 zostanie włączone do, i to jest zupełnie inny model, do szkoły podstawowej numer 1 i potem wygaszone. Mówiłam Państwu, że chcąc uzyskać ten model wdrożenia, koniecznym stało się tworzenie nowych obwodów szkolnych. Będą to mniejsze obwody szkolne niż te, które w tej chwili funkcjonują. I dodatkowo wystąpiły również o wyznaczenie swojego obwodu trzy szkoły. Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa Edukator i Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych. Wszystkie te dwie szkoły spośród trzech wymienionych Państwo znają. Kanadyjka, popularnie mówiąc, na ulicy Wrocławskiej. Edukator to jest właśnie ta szkoła podstawowa spółdzielnia przy ulicy Tuwima. Szkoła podstawowa uczniów kreatywnych to jest szkoła, która będzie tworzona przy ulicy Waryńskiego, tam gdzie w tej chwili funkcjonuje gimnazjum spółdzielni oświatowej Jana Pawła II i liceum. I tam ta procedura wygaszania gimnazjum, a tworzenia w to miejsce szkoły podstawowej uczniów kreatywnych będzie przebiegała dość harmonijnie. W tym samym budynku ten sam organ prowadzący i tutaj nie ma potrzeby łączenia tej szkoły z inną. Tak będzie wyglądało, proszę Państwa, będą wyglądały nowe obwody szkolne. To jest nasza propozycja, która zostanie przedstawiona zarówno w kuratorium do zatwierdzenia w formie projektu, który będzie podejmowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tą propozycję również będziemy omawiać z radnymi. Jeżeli zostanie ta propozycja, ten projekt zatwierdzony przez kuratorium, ostatecznie będzie podejmowany uchwałą Rady Miejskiej w marcu. Do końca marca wszystkie samorządy są zobowiązane do uchwalenia nowej sieci szkół i nowych obwodów szkolnych. Tak więc przed nami jeszcze ten proces będzie prowadzony dalej. Wszystkie uzgodnienia, ustalenia będą kontynuowane i za półtora miesiąca, mam nadzieję, wszystko ostatecznie będzie mogło zostać zatwierdzone.
Tak, Szanowni Państwo, wygląda po zatwierdzeniu tych obwodów szkolnych, tak będzie mógł wyglądać procent uczniów przypadających na daną szkołę zgodnie z nowymi obwodami, biorąc pod uwagę wielkości placówek i jakby możliwości przyjęcia takiej, a nie innej ilości uczniów do szkoły. Cóż jeszcze, Szanowni Państwo, rok szkolny 2017-18 wrzesień. Mówię, ten schemat, który Państwo w tej chwili widzicie, będzie wyglądał następująco. Otóż będzie się odbywał nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Do wszystkich szkół, starych szkół podstawowych, mówiąc w cudzysłowie, i tych nowych utworzonych budynkach gimnazjalnych. Klasy szóste staną się klasami siódmymi i te dzieci będą kontynuowały swoją naukę w obecnych budynkach gimnazjalnych. Chcemy, aby uwzględniając dobro dzieci, uwzględniając potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców i sytuację lokalową w naszych szkołach podstawowych, aby tak jak zawsze dzieci po ukończeniu klasy szóstej w szkole podstawowej wybierały sobie gimnazja. Chcemy, aby w ten sposób również te dzieci klas szóstych mogły podjąć naukę w klasach siódmych, ale już na terenie gimnazjum. Klasy czwarte to są dzieci, które będą objęte nowym programem nauczania, które zakończą swoją edukację w tym etapie wczesnoszkolnym. To się będzie wiązało również z nową kadrą pedagogiczną dla tych dzieci. I będziemy tworzyć klasy czwarte również na terenach gimnazjów, jak i damy możliwość migracji uczniów również do tych swoich dotychczasowych szkół podstawowych. Szanowni Państwo, ponieważ gimnazja, zgodnie z tym, co Państwo już wiecie, zmieniają swoją działalność, mogą się przeobrazić w szkoły podstawowe, w związku z tym następne dwa lata do 2019 roku spowodują, że klasy gimnazjalne przestaną w ogóle funkcjonować. Natomiast co w tym czasie w budynkach gimnazjalnych, i tutaj mamy na myśli obecne gimnazjum numer 1 oraz gimnazjum numer 4, będzie się działo w samym budynku gimnazjalnym, aby to nie był pustostan, tak? Czyli rok szkolny 2017-2018, ten, który będziemy mieli za chwileczkę, dzieciom z klas pierwszych, proponując nowe obwody, zapraszamy ich, aby realizację nauki już przez 8 lat rozpoczęły w tych budynkach, czyli w szkole podstawowej numer 2 oraz w szkole podstawowej numer 14. Zatem w obecnym budynku gimnazjum numer 1 oraz gimnazjum numer 4 będą się uczyły klasy drugie i trzecie gimnazjalne. Tak, to jest ten wiersz rok 2017-2018 oraz klasy pierwsze, do których zapraszamy dzieci z nowych obwodów zaproponowanych. W tym budynku będzie się także mogła pojawić klasa czwarta, ale klasa czwarta jest na zasadzie dobrowolności i dobrej woli rodzica. Jeżeli rodzic będzie miał dziecko w klasie pierwszej oraz w klasie czwartej, aby umożliwić mu dowóz do jednej szkoły, jest ta klasa czwarta tutaj zaproponowana. To ma być też taka klasa czwarta, która będzie miała inną ofertę niż nasze pozostałe szkoły podstawowe. W związku z tym dyrektor może zaprosić także uczniów z terenu całego naszego miasta, jeżeli ta oferta spodoba się rodzicom, a także spoza terenu Ostrowa Wielkopolskiego. Przewidujemy, że w budynkach gimnazjalnych powstanie około jedna klasa czwarta. Natomiast obecne klasy szóste, które realizują obowiązek nauki w szkołach naszych podstawowych, będą zaproszone do budynków gimnazjalnych, aby mogły kontynuować naukę jako uczniowie klas siódmych. Zaraz po feriach będą odbywały się spotkania z rodzicami, gdyż rodzice obecnych klas szóstych mogą podjąć taką decyzję całą klasą,
że życzą sobie, żeby ich dzieci z klasy 6A realizowały obowiązek nauki w klasie 7, konkretnie jako klasa 7A w budynku dowolnego wskazanego przez rodziców gimnazjum. Czym to, proszę Państwa, jest też spowodowane? Z analizy kwalifikacji nauczycieli zależy nam, żeby jak najbardziej wykwalifikowana kadra przedmiotowców uczyła dzieci klas 7 oraz klas 8, ponieważ po 8 klasie będzie egzamin po szkole podstawowej. Egzamin po 8 klasie będzie obowiązywał z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z czterech przedmiotów do wyboru, czyli uczeń może wybrać historię, biologię, geografię, przyrodę, fizykę bądź chemię. I w budynkach gimnazjalnych mamy na ten moment taką kadrę pedagogiczną, która ma kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów. Czyli w tym pierwszym roku proponujemy rodzicom klas szóstych w celu zapewnienia jak najlepszej jakości kształcenia ich dzieci ten obowiązek nauki w klasie 7 w budynku gimnazjalnym. Natomiast rok szkolny 2018-2019 w budynkach gimnazjum 1 i 4 będą klasy trzecie gimnazjalne. To będzie ten ostatni rok, kiedy mamy jeszcze uczniów gimnazjów. Wtedy mamy klasę pierwszą oraz drugą z nowego obwodu. Proponujemy w dalszym ciągu rodzicom klasy czwartych przeniesienie się i realizację obowiązku nauki dla dzieci w klasach czwartych. Będziemy także już mieli klasę piątą. Dalej, proszę Państwa, budujemy klasy 7 w budynkach gimnazjalnych, będziemy mieli klasy 8, czyli obecne klasy 6 ze szkół podstawowych i będzie to ostatni rok przejściowy. Rok szkolny 2019-2020 będzie wyglądał w ten sposób, że funkcjonują już w budynkach szkół podstawowych i budynkach jeszcze gimnazjalnych już w pełnym cyklu klasy szkoły podstawowej od 1 do 8.